Osoba, bez której ten roast się nie odbędzie. Nie tylko ten, żaden. Dlaczego? Dlatego, że zawsze musi być jedna cipa, z której wszyscy się śmieją. Wiem, mieliśmy Tytusa, ale co dwie cipy, to nie jedna. Panie i panowie, Sebastian Rejent! O mój Boże, wielkie brawa dla Adamczyka, naprawdę, wielkie brawa. Bardzo łatwo jest rozpoznać Maćka Adamczyka. To jest, jak ktoś powie Adamczyk, to jest ten koleś, o którym nikt nie myśli. Ostatnio Maciek oświadczył się swojej dziewczynie po pijaku. Ile musiała wypić ta dziewczyna, że po 5 godzinach żygania powiedziała tak? Najwyraźniej za mało. Maciek ma w ogóle przypałowego wąsa i stara się o dziecko. Codziennie po południu na placu zabaw, ale zawsze wszystkie spierdalają. Tata Maćka w ogóle jest reżyserem. Wyreżyserował takie gnioty jak Tancerze, Ludzie Chudego, Dzieciństwo Maćka. Maciek w ogóle był tak nielubiany, że żeby ktoś się z nim bawił, stary musiał wynajmować statystów. Maciek wychował się na planie filmowym. On najbardziej lubił moment klapsów, szczególnie tych, gdy do taty na plan wpadał Roman Polański. To jego ulubione. Skoro już jesteśmy przy ojcach, którzy przyćmiewają swoich synów, tak, widzę cię. W ogóle obczajcie jego buty. Kim jest twój stary? To jest Zbigniew czy Zeus? Zapierdalaj po wodę, Hermesie. Tytus to jest taki koleś, że nawet jak stary nie chce z nim przyjść, to on i tak go zabierze. Dokładnie. Tytus, podoba mi się twój nowy kanał na YouTubie, Kłamcy TV, wierna kopia lekkostronniczych. Z tą różnicą, że u was jest tylko jeden koleś, który ma na maksa zjebaną japę, a drugi Bartosz ma poparzenia. Jest też z nami najbardziej znana, najbardziej rozpoznawalna postać w Polsce, czyli ludzik z sygnalizacji świetlnej, Patryk Czebańczuk. Patryk mieszka w malutkim 20-metrowym mieszkanku i ma karaluchy. Tylko po to, by w mniej niż godzinę pokonać dystans z kuchni do łazienki. Tylko po to. Jeśli ktoś nie rozpoznał, bo ma więcej niż 16 lat, jest z nami Robert Pasut. Znany w każdym środowisku pod inną ksywą. Na przykład na YouTubie ma ksywę Abstrahuj, na Instagramie Salut Pasut, a w sądzie pozwany o gwałt na nieletniej. Pasut ma w ogóle klub Bal. Dziewczyny w balu są tak młode, że na wieszakach w szatni nie wiszą kurtki, tylko foremki, wiaderka i grabki. W ogóle Pasut uprawia tyle seksu z nieletnimi, że w sypialni jak się włączy telewizor, to Pasut ustawił, by leciała Dobranocka w pętli, aby laski nie zasypiały. Często w ogóle matki przyłapują Pasuta, jak uprawia seks z ich córkami. Raz dziewczyna była tak młoda, że Pasut wpadł tylko dlatego, bo zapomniał zamknąć drzwi i odciąć pępowinę. Totalny przypał, totalna oblecha. Skoro już jesteśmy przy oblechach, jeśli ktoś nie wierzy, że Szrek miał dzieci, spójrzcie na Budzicha. On je zjadł, po czym sam zamienił się w ogra. W ogóle Budzich jest wspaniały.
wspaniałym kochankiem. Ja wiem, ciężko w to uwierzyć. On ma taką technikę, że po prostu nagi kładzie się na dziewczynie i przez godzinę próbuje wstać. Budzik, w ogóle jesteś jedyną gwiazdą na roście, której wszyscy fani zmieściliby się tutaj w Romie. W twoim brzuchu. Budzik, co ty w ogóle robisz na tym roście? Więcej fanów niż ty ma fanpage Straciłam dziewictwo z pasutem i data. Jak coś dzisiaj też można się zapisać. Już został przed roastem utworzony. Jeżeli ktoś lubi napisy na drzwiach w publicznej toalecie, to jest z nami Maciej Dąbrowski, który całą swoją karierę oparł na tym, że z pamięci mówi te napisy przed kamerą. Maciej Dąbrowski, gdy miał dziewczynę i pracował u Szymona Majewskiego, to podrywał biurowego szlaucha, taką korpolatawicę. I oglądałem wczoraj zdjęcia twojej żony. Piąteczka, stary, bo widzę, że podryw się udał. Tam jest, to każdy sobie obczaj. I na koniec przejdźmy już do Macieja Orłosia internetu. Kto wie, ten nie ogląda. Coś tam wieczoru, czyli Karol Paciorek. Karol, kim ty jesteś? No to pokazujesz sobą, ale współpracowałeś z Włodkiem Markowiczem przez 3 lata. Włodek przez to wpadł w depresję, chciał popełnić samobójstwo i przestał nagrywać filmiki na YouTube'a. Karol, ja ci powiem, kim jesteś. Jesteś kolesiem, który powinien współpracować z typem z dupy. Karol, wiesz, że nie byłeś naszym pierwszym wyborem na roasta? Robimy tobie tego roasta tylko dlatego, że na dzisiaj pies Wardęgi miał zaplanowane odwszawianie. Każdy, kto przywitał się z pasutem, też jutro będzie miał to w planach. Wielkie dzięki, to by było na tyle z mojej strony.